Where did you start from? I wanted to go through the Alps. Yeah. From Nice to Slovenia by hiking and flying. Great. Yeah. Wow. This is my 8th day. Oh. Yeah. And second good flight. Second good flight. But not so good ending. Yeah. Yeah. You're unlucky because it was, there was no wind until 15 minutes ago. Yeah. Gdzieś tam jest Nicea, godzina 10.20, miałem iść po wodę i startować o 12, ale 7 glajtów lata, 10.20, jak na gręce. Agurmon już na Toyo. Ja tu mam takie startowisko. Lądowałem tu. Startowisko mam tam. Trochę wieje z północy, ale chyba działa. Dzisiaj za wczesny. Jutro może wyśrodkuję. Wiatr dzisiaj taki sam jak wczoraj, ale udało się polecieć jakieś 20 kilka kilometrów. Nadrobiłem 35 km chodzenia z buta. Ciasne doliny. Wiatru do 5 metrów na sekundę. Lądowanie pionowo w dół. Idę dzisiaj na górkę, która jest gdzieś tam. A za jej winklem będzie San André. Spend my life just rambling. I'm always on the run. Someone once tried to pin me down. Zadanie na poranek. 1100 podejścia. 8 km. Od tej strony podobno. Trochę stromo. Wała znalazł. Dziesiątki paralotniarzy w okolicy San André. Po godzinie od startu przez przypadek zbaczam z klasycznej trasy, a po dwóch stoję na ziemi. Zamiast lecieć, muszę iść w butach przemoczonych od porannej rosy. Niszczą stopy.
Minął tydzień. Jestem zaledwie 120 km od miejsca startu. Pozostało mi 880. Forma tragiczna, stan stóp też. Pogoda od jutra ma być lepsza. Mistral powinien odpuścić rano. Tam, zrobiłem zwrota do doliny, poszedłem tam, zrobiłem zwrota tutaj, a teraz idę tam, jest przełęcz, 600 metrów do podejścia i nie wiem. Startuję po 12. Na początek dosyć długi przeskok. Glajdy z przeciwnej strony robią zloty. Dolatują wyżej i wyjeżdżą w górę po skałach. Potem idzie łatwo. Komin, Bela, komin, Bela. I tak przez 100 km aż do nadejścia grubego cyrusa. Dzień kończył kilkunastokilometrowym marszem pod górkę, z której miałem wystartować na wieczornego zlota. Kuba polecił. Płaska dziura w lesie. Muszę schodzić. Stopy palą, powerbank się zepsuł, bateria w telefonie padła. Zatrzymuję się na przymusowy postój gdzieś pośrodku doliny. 9. dzień. Pierwszy raz od początku wyprawy jestem na startowisku z innymi pilotami. Odpalamy późno. Latanie w turbulentnym powietrzu po zawietrznej nie pozwala włączyć kamery. Po 2 godzinach mijam Annecy, po kolejnej widzę Mont Blanc. To 1/3 całej trasy. It hurts. It hurts? Oh. But I think it must hurt. Yeah. Halo. Kurwa mnie. To chyba na chwilę koniec. You can't scare me cause it's already done. You can't hurt me, you can't harm me cause it's already done. Already done.